Zbiór felietonów Henryka Sienkiewicza z lat 1873-75 jest wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze, upamiętnia stulecie śmierci pisarza, towarzyszył wystawie zorganizowanej przez Muzeum Literatury w Warszawie. Po drugie, są to pierwsze teksty, jakie pisał Henryk Sienkiewicz niedługo po ukończeniu szkoły głównej. Zaczynał jak Prus od felietonistyki, o czym niewielu pamięta. Po trzecie, książka jest wyjątkowa również z innego powodu. Pokazuje życie Warszawy przed 140 laty, bo głównie na tym skupia się Henryk Sienkiewicz. Gdzie ówcześni warszawiacy odpoczywali, co ich interesowało, co ich zajmowało, wszystkie szczegóły, wszystkie, nawet plotki. Więc pod tym względem jest to materiał fenomenalny. Po czwarte natomiast, jest ona wyjątkowa również z tego powodu, że jest to pierwsze krytyczne opracowanie tego typu pisarstwa Henryka Sienkiewicza. Znamy go przede wszystkim jako autora Quo Vadis, trylogii, natomiast w cieniu pozostawały jego te teksty właśnie publicystyczne, właśnie które pisał doraźnie jako młody, początkujący literat. I wreszcie po piąte, książka jest wyjątkowa z tego powodu, że jest to jedyne jak do tej pory krytyczne opracowanie dzieł Henryka Sienkiewicza. Do tej pory bowiem nie doczekał się pisarz, ten pierwszy polski noblista, krytycznego, narodowego wydania swojej twórczości.